Wisła Kraków zrobiła w rydze pierwszego roku w kierunku awansu do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, ale tak naprawdę powinna być zadowolona tylko z wyniku. Zwycięstwo 1-0 cieszy, ale zostało odniesione w bardzo słabym stylu. Trzeba pamiętać, że zgarną dał gol samobójczy, a Wisława właściwie nie stworzyła zbyt wielu sytuacji, żeby strzelić gola. Co ciekawe, piłkarze i trenerzy Wisły są zadowoleni z tego wyniku. Ja się trochę dziwię, bo to, co pokazali na boisku, to nie napawa aż tak wielkim optymizmem, zwłaszcza, że w trzeciej rundzie będą dużo silniejsi rywale. Wygraliśmy z zespołem, w którym tak naprawdę grała część piłkarzy, to byli pewnie jeszcze jeszcze najmłodszy, miał 17 lat, był też 18-latek, 19-latek. Także zwycięstwo z taką drużyną powinno być bardziej przekonujące i w większych rozmiarach. A niewiele brakowało, a Wisła by zremisowała, bo w końcu z tym meczu obrona się totalnie pogubiła i rywal miał trzy okazje, żeby strzelić bramkę. To o tyle dziwne, że wtedy Krakowianie grali z przewagą jednego zawodnika. No ale po meczu piłkarze i trenerzy podkreślają, że to dobry wynik, że mogli wygrać więcej, wyżej. Tak naprawdę ta drużyna jeszcze nie pokazała nic ciekawego w tym spotkaniu. Po transferach grała bardzo, bardzo defensywnie. Piłkarze, którzy napędzali ją wiosną, czyli Patryk Małecki, na przykład Patryk Małecki czy Maur Melisson, stwarzali właściwie zagrożenia. Oczywiście skąd to się broniło prawie całą drużyną, ale to nie tłumaczy zupełnie mistrzów polskich, którzy mieli właśnie, na których atak pozycyjny miał być największym atutem w tym sezonie.